że... Zobaczmy jeszcze tą mapkę. Teraz. Chyba nie kojarzę tak z pamięci, gdzie to będę mógł znaleźć. Mapy. Mapa kruka. I przy lesie takie, przy drzewach jakieś... Jakaś mała osada tak naprawdę, ale nie wiem... Gdzie takie coś może być. Na którym miejscu był skarb? Gdzieś na środku chyba. Wasza wysokość. Miasto jest opustoszałe, ale w kazamatach pod ratuszem wciąż tkwią więźniowie. Wycofujący się Dirczycy najwyraźniej o nich zapomnieli. Co z nimi zrobić? Można by ich wcielić siłą do armii, chociaż podejrzewam, że nie będą to przesadnie zdyscyplinowani rekruci. Nie, nie potrzebuję żołnierzy. Kiedy Mewę mijała miasto Harmelen, jeden z uchodźców, których uratowała wcześniej z nilfgaardzkiej niewoli, poprosił o rozmowę. Panie, tu się odłączymy. W Harmelen są ludzie z naszych stron, przygarną nas. Ale wpierw chcielibyśmy ci podziękować za to, że okazałaś nam litość. I to więcej niż raz. Cześć kolega Daniel, siemanko. Dawno cię nie było. No, dostaliśmy kościany talizman. Zaraz wiesz, zobaczymy. Pani, że nie mamy wiele. Czarni zabrali wszystko, co wyglądało na wartościowe. Ale jedno przeoczyli. Ten wisior należał do mojej rodziny od pokoleń. Chronił ją od złego. Niechaj teraz ochroni ciebie. Mewę już miała powiedzieć, że nie wierzy w ludowe przesądy, ale kiedy wzięła amulet w dłoń, poczuła bijące od niego ciepło. Chłop ukłonił się, po czym dołączył do reszty uchodźców, którzy ruszyli już w stronę Harmelen. Wiem, ten rok szkolny się zaczął, nie wiem, czy chodzisz do szkoły, już nie pamiętam. Ale dużo widzów dosyć znacznie mniej ma teraz okazję posiedzieć na streamach. Wyobrażam to sobie akurat. Do sztabu. Zobaczymy sobie, co to za medalion. Wewnątrz kryje się tajemnicza umiejętność. No szkurde, nie mogli nam powiedzieć, co to będzie. Jasne, że to biorę. Czekajcie, coś zaraz wypierdzielimy. Czaszka. Dobra, by... Nie, to nie niedźwiedzia wypierdzielę. Czekajcie, jeszcze raz. Najpierw talizman, a później czaszeczka. Okej. Okay. Dobra. Mam dużo surowców. Mogę wybudować pewnie to coś, co chciałem wybudować. To chciałem wybudować, nie? Liryjski przewodnik. Rozmieszczenie. Usuń wszystkie efekty z rzędów po swojej stronie. Po trzech turach na początku tury dobierz wierzchnią kartę ze swojej talii. To jest nawet niezła rzecz, bo rzucamy kartę, a później po trzech turach dostaniemy następną, o ile go osłonimy. Wilczy dół. Zadaj wszystkim jednostkom w tym rzędzie 2 punkty obrażeń. Za każdym razem, gdy w tym rzędzie pojawia się jednostka, zadaj jej 2 punkty obrażeń. To jest fajna rzecz. Ciekawi mnie, czy wilczy dół można razem z ogniem postawić. Ale to jest bibelocik, to nie, to nie chcę, ja nie mam miejsca już na bibeloty. Dobra, wybudujmy to w takim razie, na razie. To mi wzmocni tych kundli, wszystkich w sumie, których używam. Będę miał mocniejsze karty po prostu. Za tymi murami będziemy bezpieczni, przynajmniej na razie. Okej. Okay. Sobie bądźcie. Tutaj na dole chyba nic nie ma, ale zaraz zajrzymy. Puszczę zwiadowców. Chociaż już pewnie nic nie znajdą. No właśnie, myślałem. Już sprawdziliśmy całą mapkę. I to dobrze. No tam brakuje nam oczywiście tego skarbu właśnie jednego, ale nie będę za nim latał teraz. No zapomniałem się przyglądać wszystkim tym osadom, które spotkamy. Stwierdziłem, że już trudno. Dobra, lecimy, chociaż będzie koniec. Kiedy mapy. Liryjczycy byli jakieś 5 mil od Aldersbergu, na gościńcu dotychczas opustoszałym, zrobiło się gęsto od ludzi. Chłopów, mieszczan, rannych żołnierzy w poszarpanych mundurach. Ciągnęli w przeciwną stronę, dźwigając na plecach cały swój dobytek. Aldersberg, pada, panie!
powiedział jeden z uchodźców, bezradnie rozkładając ręce. Zewnętrzne mury przerwane. Król broni się jeszcze w Starym Mieście, ale czarni przeważą. Uciekajcie, póki możecie. Nie mamy dokąd, dobry człowieku. Powiedziała królowa, po czym spięła konia ostrogami. Za mną! Odbijemy Adresberg. Królowa ruszyła cwałem, aż wiatr wyciskał jej łzy z oczu, a w ślad za nią pognała cała leryjska kawaleria. Gościniec zadudnił od kopyt, a uchodźcy rozstępowali się na boki, tworząc korytarz dla pędzących jeźdźców. Szybciej! Szybciej! Pana muzyka to jest. Wkrótce ich oczom ukazał się Adresberg. Biła od niego czerwona łuna, a wiatr niósł wrzaski szczęk żelaza. Dumne niegdyś miasto obracało się szybko w popiół, palone przez złote słońce Nilfgaardu. Oddział Nilfgaardczyków zastąpił Leryjczykom drogę. Jeden nawet nie zwalniając z ciała piekura, który próbował ściągnąć ją z siodła Rohatynu. Głowa w skrzydlatym hełmie potoczyła się po ziemi, zostawiając krwawy ślad. Do ataku! Wrzasnęła Mebe. Nie brać jeńców! Okej, mamy bitwę. Myślałem, że dalej będzie tam jeszcze ruszała, ale nie. Najeźdźcy z początku zlekceważyli oddział Leryjczyków. Byli wszak lepiej wyposażeni, lepiej wyszkoleni i co najważniejsze, mieli znaczną przewagę liczebną, ale ta zaczęła szybko topnieć. Czarni żołnierze padali jeden za drugim pod ciosami piechurów Mebe. Nilfgaardzki dowódca, nie dowierzając własnym oczom, zatrąbił po posiłki. Okej, mamy pierwszą bitwę. To jest bitwa standardowa, czyli będziemy normalnie walczyć. I bitwa fabularna, okej. Podejrzewam, że będzie miał bardzo dużo tych kart, co się wzmocniają razem. Zresztą on też miał chyba jakąś głupią umiejętność, ten dowódca. Użyję tego. Czekajcie, wyknęli. O właśnie, to czaszka też się przyda. Prapa, dobra, bibeloty będą potrzebne. Co z kartami? Fajnie, jakbym Rajle trafił. Jest i Rajla. W takim razie git mamy. Kajnarda nie chce. Okej. Chyba będzie dobrze. Nie zatrzymacie mnie do diabła! Nie teraz! Nie weźmiecie mnie żywej! Hightower. Na początku każdej tury wzmocni sąsiadujące jednostki o jeden, jeśli ta jednostka ma pancerz. Okej. To poczekajcie chwilę, a ja się teraz pobawię. Na początek oczywiście Xavier. Jak rozkażesz. Teraz. Weźmy sobie Isabel. Kiedy się nauczycie? Isabel ona się nazywa. Wojna to głupota. To mamy. Gdzie są ci goście? Tu są. Nie idziemy jeszcze na front, prawda? Dobra, Reinhard. Dyscyplina przyniesie nam zwycięstwo. Kundle. Chyba coś się ulatnia. Odpalamy. I kundle. Dobra. Te karty, kurde, jak się ma razem, to naprawdę robią miazgę, nie? Arbalest, na twój rozkaz. Tom będzie mi fokusować. Mam piach w butach. Okej. Zabieram ją z powrotem. Zjadł mi talizman, Hightower. Ej, chciałem go użyć. Heidi, coś ty odwalił. Kurczę, szkoda, ale tak naprawdę to on przetrwa do następnej tury też, więc nie jest tak źle. Ona spasował, ja też oczywiście spasuję. To jest zdecydowanie moja runda, stópkę mam już. Okej, Heidi no jest mocny. Dobrze, że mam morale wysokie, te wszystkie karty są wzmocnione.
Dobra, więc tak zostawimy. Wyciągają się z żołdem. Zrobimy tak jeszcze. Dostałeś kiedyś hamulcem w gębę? Tylko, że ja pasuję. Niech się bawi. Czy mi lekarz bywali? Gardzki czempion. Chwilę, chciałem zobaczyć, bo on tam zadaje obrażenie i co? A, jednostek sojuszniczych. Wszystkie karty wywali gościu. Ej, ale ja nie wiem, czy on i tak chyba przegra to. Mimo, że wywali wszystko na mnie. Także mam gościa w szachu. Dobra. Dał radę. Ale co z tego, jak nie ma teraz żadnej karty? Dostanie 3 karty, a ja będę miał 10. Nie, nic nie zmieniać. Tylko, że Heidauer mi nie zażar czaszki, bo chcę ją wypróbować. Nawet nie próbuj. Wzmocnienie dostanie po ataku czy przed? Myślę, że po, więc spróbuję. Żaden pieniądz nie śmierdzi. Powiem szczerze, że Gasconala... Chyba tylko raz go zagrałem, oprócz tej zagrywki teraz. Nigdy go nie używam. A spasowałeś już, no kurde, no człowieku, ja tutaj dopiero się rozkręcam. Stawaj, jeśli masz honor! Nie mam czym atakować, nie mam co atakować kusznikami już. Pancerz ich nie uratuje. Patrzcie, teraz spróbujemy tą czaszkę. Nie? A nie wiem, no, chyba zrąbałem coś. Wygnaj dowolną liczbę jednostek swojego cmentarza, następnie zadaj wszystkim jednostkom wybranym rzędu tych punktów obrażeń. Aha, dobra, nie, ona zadaje obrażenie. Co mi potem, jak tam nic nie ma, nie? Ej, coś zbugowałem. Dobra, nie, pasuje. Pasuje, bo i tak wygrałem, a coś zbugowałem tą czaszką. To była tylko ich straż tylna. No tak, no i dlatego poszło tak łatwo, nie? Teraz ruszamy dalej. Leryjczykom udało się rozbić Nilfgaardzki batalion, jeden z wielu, jakie oblegały Aldersberg. Zwiadowcy przyprowadzili królowej jeńca
odbitego z rąk najeźdźców. Mebe zaczęła wypytywać go o sytuację w mieście. Czarni mordują! Król nakazał ewakuować miasto, pani, ale sam odmówił ucieczki. Zabarykadował się ze swoją gwardią na Starym Mieście, tam jeszcze mury całe. Mówił, że będzie walczył do końca. Mebe zastanawiała się, co zrobić. Demavent, którego przybyła prosić o pomoc, sam potrzebował ratunku. Siły Nilfgaardu miały ogromną przewagę. Niewielki oddział Liryjczyków nie mógł odmienić losów oblężenia. Ale wycofać się, poddać, to nie leżało w jej charakterze. Nilfgaardczycy nie spodziewają się odsieczy. Rajla, znasz Aldersberg. Doprowadzisz nas na Stare Miasto bocznymi uliczkami? Tak, żebyśmy nie wpadli na trzon nilfgaardzkiej armii? Wojowniczka pokiwała głową i nie czekając na dalsze rozkazy, ruszyła na czoło oddziału. Reinhard odprowadził ją wzrokiem, wyraźnie zaniepokojony. A co potem, pani? Pchamy się lwu w paszczę. Więc pozostaje mieć nadzieję, że się udławi. Za mną! Dobrze powiedziała, nie? Mury przerwane! Dolne miasto! Płomień! Setki, tysiące rannych! Dobra. Zajrzymy jeszcze, czy tutaj coś jest. Czekajcie. Zobaczę na mapę, gdzie jest wyjście. Wyjście jest tam dalej, a tutaj to co to jest? Aha, dobrze. To fajnie. Dwóch skrzynek nie znalazłem. 6 godzin tutaj byliśmy. Bo mam już 11 godzin rozgrywki chyba za nami. Niech to diabli. Zielonym okiem miotają, no. Wykorzystując zamieszanie, Mewe przedostała się wraz z oddziałem pod mury Starego Miasta. Obrońcy, widząc liryjskie chorągwie, podejrzewali podstęp, ale kiedy spostrzegli wśród żołnierzy czarną Rajlę, natychmiast opuścili zwodzony most. Stare Miasto było dzielnicą burdeli i tanich racz, to zdjęcie, jak z tego mema. Odwiedzaną głównie przez Żaków. Teraz jednak roiło się tu od żołnierzy. Przybycie Liryjczyków wyraźnie podniosło ich na duchu. Wojownicy z bratnich krajów brali się w ramiona, wymieniali opowieściami. Król Edirn Demavent też nie ukrywał radości z niespodziewanego spotkania. Mewe! Kogo jak kogo, ale ciebie się tu nie spodziewałem. Przybywasz mi na odsiecz? Szczerze mówiąc, przybywam po odsiecz. No tak, słyszałem, co się stało w Lerii. Haniebna zdrada. Ale... jak widzisz, i u mnie nie jest różowo. Tak, ciężko nie zauważyć. Myślałem, że będziemy walczyć z czarnymi jak równy z równym. Że stawię im czoło 2 tygodnie. Tyle potrzebowali, żeby zniszczyć armię, którą budowałem przez całe życie. Wasza wysokość. Nie wiem, jak potoczą się nasze losy, czy ujdziemy z życiem. Ale chciałem powiedzieć, że cię podziwiam. Aha. Ewakuowałeś miasto, ale sam odmówiłeś ucieczki. Podobanie. Walczysz do samego końca, jak bohater. No tak, oczywiście. Król musi wszak służyć poddanym przykładem, zwłaszcza w czasie wojny. Reinhard, słyszysz ten huk? Odkute buty walą o kocie łby. Nadciągają Nilfgaardczycy. Przygotuj żołnierzy do walki. Tak jest, pani. No dobra, to tak między nami. O co chodzi? Słyszałaś przecież, bronię stolicy. Jak bohater. Wyczaiła. Demavent, błagam cię. Nie wciskaj mi tego kitu, za długo się znamy. Czemu zostałeś? Ech, Mewe, równie wścibska, co piękna. Widzisz ten budynek? O tam? Ten burdel? Purpurowe giezło? Mhm. Otóż, tylko się nie śmiej. Jestem jego bywalcem. Regularnym, rzekłbym. Jedna z tamtejszych dziewczyn, Damroka... Bękarta? Spłodził? Cudowne jest.
Młodnieje przy niej. Raczej głupiejesz. Demavent, jest wojna, a... Daj mi skończyć. Damroka zaszła w ciąg. Równo 9 miesięcy temu, już rozumiesz? Zaczęła rodzić. Wczoraj. Sama rozumiesz. Nie mogę jej tak zostawić. Nie mogę jej przewieźć, więc muszę utrzymać pozycję, póki nie urodzi. A potem co? Zaprosisz Nilfgaardczyków na ceremonię nadania imienia? Nie, moja droga. Jest tu ukryty tunel. Prowadzi daleko za miasto. Kiedy tylko położne przetną pępowinę, damy dyla. Demavent, ryzykujesz życie tysięcy ludzi dla jednego dziecka? Dla Benkarta? Mewry, ja bym dla niego zabił tysiące ludzi. A czy jest z prawego łoża, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Ma bardzo duże znaczenie, bo albo będzie miał prawa do tronu, albo... Ja nie o tym, tylko o uczuciach, rodzicielskiej miłości. Ale ty tego nie zrozumiesz. Zawsze miałaś serce z lodu. Nie dziwne, że Nilem... Pani, królu! Nilfgaardczycy atakują! Mewę, musimy wytrzymać. Parę godzin, nie więcej. No, zaczyna się. Wchodzi muza. Zrobię, co w mojej mocy. Proszę cię, przecież ja pokonam jeszcze tych Nilfgaardczyków tutaj. Położne mawiają, że rodzącej kobiecie należy zapewnić spokój i poczucie bezpieczeństwa. Damroka nie miała tego luksusu. Kiedy otwierała oczy, pomiędzy skurczami widziała ogniste kule ciskane przez nilfgaardzkie machiny wojenne i martwych żołnierzy osuwających się z murów. Szybciej, szeptała do przychodzącego na świat syna, szybciej, mój aniołku. Nie obowiązkowe wyeliminuj wystarczająco wielu żołnierzy brygady Nausicaa, żeby dać Demavendowi czas na ucieczkę. Okay. Trwa fabularna, zasady specjalne. Dodatkowe karty. No proszę, będę miał tych edylickich pewnie żołnierzy. Zasady specjalne. No dobra. Jesteśmy gotowi. Pokażcie, co tu macie. No Rajle bym chciał, nie? Chronić króla! Musimy bardzo ich słabo zatrzymać! Ognisty skorpion. Trwała, wytrzymałeś. Po czterech turach na początku tury zniszczy zamkniętą bramę. Widziałeś, co nie robicie. Koniec tury, przenieść tę jednostkę o jeden rząd w kierunku przeciwnika i stać pojedynek z losową jednostką w rzędzie. Okej. Ciekawie się to zapowiada. Może zaboleć! Mogę cofnąć? Nie mogę już. Trudno. Nie zniszczę tego w życiu. Zniszczę mi bramę. Ostrzegałem. Mam 21 życia jeszcze, nie ma szans. Chcę dostać ich głowy! Anwalnen Orde! Wskaż mi cel! I po murach. Mewe! Zbliżają się! Pomóż mi do diabła!
Co tu się odwaliło? No ta karta nie była taka zła, ale no byłem ciekawy, co ona zrobiła. Ale fajnie przetasowała, to był cofnęła tych przynajmniej. Okej. Okay. Dobrze, że chociaż ten demowen został tam z tyłu. Hightower się też siedzi. Anjarn Nialep Krufeir. Ewe! Musimy wytrzymać jeszcze trochę! Kolejna runda. Jeszcze 5 mam tylko do zniszczenia, więc jest luz. Słabo. Zawrzyj gębę! Że sługa musi. Tuwen Iglair! No to mnie nie było wzmocnione, ale... Kurde, ten wóz w Bangebergu mogłem wziąć. Atrapą ze sobą. Arbalest, na twój rozkaz. Alba! Kurde, nie mam jeszcze rozkazu. Udało się! Wycofajcie się do tunelu, teraz! Mamy to na szczęście. Połączonym siłom udało się utrzymać stare miasto na tyle długo, by Damroka powiła królowi syna. Był zdrowy i silny. Kiedy położna klepnęła go w plecy, wrzasnął tak głośno, że przekrzyczał bitewny zgiełk. Niedługo potem obrońcy opuścili miasto sekretnym tunelem. Nilfgaardczycy wściekli, że z garści wymknął im się nie jeden, a dwoje północnych władców. Zrównali Aldersberg z ziemią. Dziękuję ci. Gdyby nie ty, czarni by nas wyrżnęli do nogi. Chciałabym powiedzieć, że nic mi nie jesteś winien, ale prawda jest taka, że potrzebuję twojej pomocy. Pomocy? Przecież widzisz, moje wojsko jest w rozsypce. Muszę się wycofać, przegrupować. Wycofać? Gdzie? Czarni zajęli ci cały kraj. Do Redanii. Przyjmą mnie na tamtejszym dworze. I co dalej? Będziesz tam siedział i patrzył, jak kuglarz żongluje jabłkami, kiedy czarni ściągają do Edirne swoich osadników? Wiem chyba, co będzie na następnej mapie. Trzeba wiedzieć, kiedy się przegrało, a kiedy przypuścić kontratak. Nilfgaard rozciągnął front. Niedługo przyjdzie zima. Zjedzą ich koszty. Rok, dwa. Wtedy uderzymy. I okaże się, że cesarstwo to kolos na glinianych nogach. Jesteś tchórzem, Demavent. Zwykłym tchórzem. Może i tak.
ale zważ, że samą odwagą wojny się nie wygrywa. Trzeba żołnierzy, a tych Nilfgaard ma po prostu więcej. Ja tak nie potrafię. Więc co zamierzasz? Walczyć dalej, aż wygram. Albo czarni rozniosą mnie na strzępy. Bogowie! Żal mi twojego męża. Chłop musiał mieć z tobą ciężko. Póki żył, nie narzekał. A teraz poważnie, Demavent. Naprawdę nie udzielisz mi pomocy? Żadnej? Dekret królewski. Powiem żołnierzom, że kto chce, może iść z tobą i walczyć dalej. Ale nie rób sobie przesadnych nadziei. Są wymęczeni. 10. Wielu się nie zgłosi. Poza tym, znasz takie powiedzenie, jak bieda to do krasnoluda? Znam. To i wiele innych. Ale zamiast ludowych mądrości wolałabym usłyszeć konkrety. Na przykład, jak to się ma do mojej sytuacji. A tak, że tydzień drogi stąd jest Mahakam. I tysiące uzbrojonych po zęby krasnoludów, które mogłyby zaważyć na losach wojny. Tak, gdyby tylko nie były sławetnie obojętne wobec ludzkich konfliktów. Nie udzielą mi pomocy. Ba, nawet mnie tam nie wpuszczą. Chyba, że pokażesz im to. Ołowiany pierścień. Symbol przyjaźni, który otrzymałem od ichniejszego starosty. Nie mówię, że przyjmą cię z otwartymi ramionami, ale będą musieli wysłuchać, a to już coś. Cóż, nie pogardziłabym krasnoludzkimi piechurami. Zrobię, jak mówisz. A przynajmniej spróbuję. Świetnie. Dam ci przewodnika. A raczej przewodniczkę. Rajla? Tak, wasza wysokość. Wiele razy byłaś ze mną w Mahakamie. Znasz ichniejsze drogi. No dobrze, że Rajla będzie. Chcę, żebyś zaprowadziła tam królową Mewę i jej oddział. To będzie zaszczyt, wasza wysokość. Wyślę przodem posłańców, żeby krasnoludy oczekiwały waszego przybycia. A póki co, powodzenia, Mewę. Mam nadzieję, że któregoś dnia to my zatańczymy na kurhanie cesarza Emhyra. Dobrze, ale to ja będę prowadzić. Oczywiście. Żegnaj, królowo. Okej, czyli Mahakam. Mewę opuszczała Aldersberg w złym nastroju. Demavent, zamiast udzielić obiecanej pomocy, odesłał ją do Mahakamu. Drogę na zachód oświetlały najpierw łuny płonącego miasta, a potem dogorywające zgliszcza przydrożnych wsi. Wiadomo już było, że wojna z Nilfgaardem rozgorzała na dobre. Każdy nieznajomy traktowany był jak wróg, a gościnni zazwyczaj Edirnczycy zatrzaskiwali drzwi na głucho. Nastroje w oddziale były posępne i nie poprawił ich nawet widok majaczących w oddali gór. Wędrując przez popioły, Mewę wkraczała na ziemię krasnoludów. Achievement. Pewnie za przejście rozdziału. No, tak myślałem. Za ukończenie Edirn. Medyk polowy. Serio? Ma tylko 2 punkty? Słaba karta. Ale przyzywa jakąś losową z cmentarza. Gdyby jeszcze przyzywał wybraną, to było fajne. Czarna poprowadziła królową i jej drużyna stromymi górskimi ścieżkami ku siedzibie krasnoludów Mahakamowi. Pośród ośnieżonych szczytów ktoś już na nich czekał. Rajla! Przyprowadziłaś obcych. Gabor, poznaj Mewę, królową Lirii i Rivii. Królową? Oho! W takim razie... Jednak zanim krasnolud dokończył zdanie, niebo przeciął ciemny kształt. Wszyscy zadarli głowy i ujrzeli przelatującego smoka, mknącego w stronę góry Karbon. To Keltulis! Nie zrobi nam krzywdy. Krasnolud najwyraźniej nawykły do takich widoków, pierwszy przerwał milczenie. A teraz siadajcie, bo potrawka stygnie. Ale ten smok... Cudo, prawda? Aż żal, że gady są na wyginięciu. Nie powinieneś się raczej troszczyć o swoich pobratymców? Mahakam zaraz stanie w ogniu. A gdzie tam? Keltulis jest całkiem nieszkodliwy. Mieszka z nami od pokoleń. Królowo, ile łyżek nalać? Żadnej. Dziękuję za poczęstunek, mości krasnoludzie. Nie tam.
po prostu Gab... Gabor jest przedstawicielem jednego z najważniejszych mahakamskich klanów, Zigrinów. Jest swego rodzaju przewodnikiem dla ważnych gości. Miło mi. Jak mówiłam, dziękuję za poczęstunek, ale nie mam teraz czasu na biesiadowanie. Muszę jak najszybciej zobaczyć się z twoim władcą. No, nie obraź się, ale starosta Bruwerhok stroni od spotkań z ludźmi. Nawet koronowanymi. Ale jeśli sporządzisz dla niego pismo, mogę... Demavent oddał królowej swój sygnet. A, to co innego. Niewielu ludziom pozwalamy przekroczyć granice Mahakamu. Nawet ci, których w końcu wpuszczamy, muszą zostawić broń przy pierwszej bramie, a drugą mijają w opasce na oczach. Ale ty przybywasz z ołowianym pierścieniem, symbolem przyjaźni i zaufania. Dlatego przyjmiemy cię jak swoją. Starosta jest w tej chwili w przełęczy, na gospodarskiej wizycie. Chodźcie, zaprowadzę was. Mimo że Gabor był o dwie głowy niższy od liryjskich piechurów, bez trudu poruszał się w sięgającym mu wyżej pasa śniegu, podczas gdy ludzie ślizgali się po oblodzonych skałach. Mewe i Rajla zostały z tyłu porozmawiać na osobności. Gabor, Zigrin. Teraz sobie obczajmy go. Myślałam, że nie lubisz nieludzi. Tak długo, jak żyją u siebie, w niczym mi nie przeszkadzają. Nie lubię tylko tych, którzy pchają się do naszych miast. Do wojska, cechów, urzędów. Niektórzy doskonale się asymilują. To taką troszkę rasistką ona jest, bo jak nawet nie lubi tych, co do urzędów się pchają. Do czasu. Kiedy przyjdzie co do czego, zawsze wbiją człowiekowi nóż w plecy. Ten pierścień. Skąd Demavent go miał? Dostał go od samego starosty. Dawno, z 10, może 15 lat temu. Za co? Musiałaś słyszeć tę historię, pani. Król Foltest, który formalnie jest seniorem Hakamu, uznał, że zgodnie z prawem lennym zacznie ściągać stąd podatki. Wysłał poborców. A krasnoludy rozebrały ich do rosołu, wsadziły do beczek po piwie i puściły w dół zbocza. Ej. Foltest musiał się zeźlić. Nie inaczej. Już się szykował, żeby posłać w góry karną ekspedycję, ale Demavent odwiódł go od tego pomysłu. Starosta przekazał mu w podzięce pierścień. No tak, teraz rozumiem. Uratował Mahakam przed rzezią. Wasza wysokość, jeśli Demavent kogoś uratował, to Foltesta i Temerczyków. Zaraz zobaczysz mahakamskie twierdze, pani. Człowiek ich nie zdobędzie. Nigdy. To skąd ta wdzięczność starosty? Bruwer dobrze wiedział, że kiedy krasnoludy rozbiją Temerczyków, ci zemszczą się na nieludziach mieszkających w Temerii. To ich tak naprawdę uratował Demavent. Dalekowzroczny ten cały starosta. I cwany jak stary lis. Kiedy będziesz z nim rozmawiać, pani, waż każde słowo. Rajla, dziękuję za twoją pomoc. To honor walczyć u twego boku, pani. Honor, z którego nie chcę rezygnować. Król Demavent polecił mi zaprowadzić cię do Mahakamu, ale nie wydał mi instrukcji, co robić dalej. Dąż do mojej armii, to jest dobra karta. Dlatego póki nie otrzymam od niego dalszych rozkazów, dziwnie jest mówić na chciałabym na nią służyć pod twoją komendę. Kartą. Ale okej. Oczywiście, Rajla. W takich czasach nie wzgardzę żadną pomocą, a już szczególnie twoją. Dziękuję, pani. A teraz ruszajmy. Ciekawa jestem tego Bruwera Hoga. Okay. Pani, mam wiadomości tylko dla waszych oczu. Okej. Już do ciebie ruszam, ziomek. Już mi powiesz, co tam... Czekajcie. O, jest trochę do pogadania. Ale chciałem zobaczyć najpierw... Zigrina Garbora. Rozmieszczenie. Stwórz i zagraj Garbora lewy sierpowy lub Garbora plecak prezydenta. Można sobie wybrać w takim razie. Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty. Krasnolud. Rozmieszczenie. Zadaj jednostce 10 punktów obrażeń. Jeśli została zniszczona, zadaj pozostałe obrażenia innej jednostce. Plecak wezna. Rozmieszczenie. Zagraj bibelotę 1 ze swojej talii. Pytanie, czy można wybrać bibelot, który nie mam w
tym, w... No wiecie, w ręce, no, że tak powiem. Tak, wiem, że są mocniejsi teraz, wiem. Okej. Warsztacik. Są nowe te. Fajnie. Jednostki będą wypełniały 25% mniej limitu armii. To jest fajna rzecz, ale teraz tego nie potrzebuję. Mniejsza koszt tworzenia jednostek. Dodaje jeden punkt pancerza każdej twojej jednostce na początku bitwy. To jest coś fajnego. To bym chciał. Tutaj jakieś karty. Karty. Umożliwia wymianę zasobów złota na drewno bądź rekrutów oraz drewno na złoto. Czemu by nie? Karty. Okej, to lecimy w to, co chciałem. Ostroku. Ale w... Chciałem dużo drewna po prostu potrzeba. Chciałem to inaczej powiedzieć, ale... Nie, to jest strasznie dużo drewna tam. Myślę, że nie wiem, czy nie będzie trzeba szybciej najpierw ten uzbierać. Aha, to o to chodziło. 8 złotych skrzyń. Izbel? Wybacz, zamyśliłam się. Potrzebujesz czegoś? Odkąd opuściliśmy Edirn, wyglądasz nieswojo. Wszystko w porządku. Widziałam już wiele wojen i wszystkie były odrażające. Ale to, co cesarska armia zrobiła w Aldersbergu, jest niewybaczalne. Taki właśnie jest Nilfgaard, Izbel. Chcą urządzić nam kolejną rzeź Cintry. Tak. Byłam tam. I pod Soden. Więc wiesz, do czego są zdolni. Po Soden obiecałam sobie, że już nigdy nie wezmę udziału w żadnej wojnie. Tyle cierpienia i nienawiści. Tyle bezsensownej śmierci. Bezsensownej śmierci? Nasi ludzie poświęcili życie w obronie ojczyzny i bliskich. Wierzę. Muszę wierzyć, że jest jakaś inna, lepsza droga. Wybacz. Muszę to sobie poukładać w głowie. Ale nie martw się o mnie. Będę wykonywała swoje obowiązki jak zwykle. Okej. Wspomniałaś wcześniej, że dużo rozmawiasz z moimi żołnierzami. Chciałabym się dowiedzieć o czym. Znasz kaprala Larkina, pani? Kapitana Oisina lub setnika Tegana? Oczywiście, że ich znam. To jedni z moich najlepszych ludzi, służą pod moją komendą wiele lat. A czy wiesz, że odchodząc z twoją armią, kapral zostawił w Lyrii swoją nowonarodzoną córeczkę? Jego żona była w połogu, gdy opuszczaliście miasto. Nie zdążył nawet zobaczyć narodzin. Kapitan wprawdzie nie ma dzieci ani żony, ale nie widział swojego jedynego brata od 5 lat. Nie otrzymał przepustki. Zadania, które przydzielał mu twój generał Reinhard, były zawsze ważniejsze. Niech zgadnę. Teraz opowiesz mi o tym, jak setnik Tegan zaniedbywał chorą matkę? Również przeze mnie? Nie, pani. Rodzina setnika została wymordowana przez ludzi hrabiego Caldwella w zemście za to, że dołączył do twojej rebelii. Dowiedział się o tym niedawno. Wystarczy, zrozumiałam. Nawet gdybym kazała im wrócić do domów, nie posłuchaliby. Wiedzą, że póki Nilfgaard okupuje nasz kraj, nie mają do czego wracać. Muszę iść. Obowiązki taka wzywają. Troszkę irytująca jest ta babka. Oczywiście. Będę tutaj, gdybyśmy... Ja, czemu jest jeszcze wykrzyknik na niej? Przecież rozmawiałem z nią. Dobrze znowu cię widzieć. Potrzebujesz czego? Dziwne. Muszę iść. Oczywiście. Dobra, Reinhard. Tak, wasza wysokość. Jak tam? Dogadaliście się jakoś z Gaskonem? Cóż... Można powiedzieć, że wypracowaliśmy pewien modus operandi, pani. Mianowicie? Ja się nie wtrącam w jego sprawy, a on w moje. Wolałabym, żeby moi dowódcy ściślej ze sobą współpracowali. Pani, to jest bandyta. O, Reinhard, to był bandyta. Zauważyliście, że to jest znaczek CD Projektu? I tu nie mogę się zgodzić. Jakiś dopiero teraz to zauważyłem. Owszem, przestał rabować, bo tak mu akurat wygodnie, a nie dlatego, że się zmienił. Nie ma za grosz honoru, godności. Ale ma oddział zbrojnych, bez którego byśmy sobie nie poradzili. To prawda. Pierwszy przyznam, że kundle są świetnymi wojownikami. Boję się tylko, że nas pokąsają, kiedy najmniej się będziemy tego spodziewać. Pora na mnie. Dobra.